Witajcie, moi drodzy, pewnie już doskonale wiecie, że sytuacja na Milionowicach jest co najmniej poważna. Chcieliśmy, aby chłopaki wrócili, żeby Gankabery był w końcu razem, ale nie, ktoś się dorwał, po prostu ktoś się dorwał do naszego serwera, macza tutaj palce, nie mamy absolutnie pojęcia, o co tutaj chodzi, jestem sam na serwerze, nie widziałem ani żadnego niku, ani żadnej postaci, nic z tych rzeczy, ale dobrze wiemy, że powrót chłopaków to nie jest taka łatwa rzecz. Jeśli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że musiałem pozbierać jakieś literki, żeby utworzyć napis Gankabery, po czym zostałem wysłany za szpital. Tak, za szpital i słuchajcie, zobaczyłem coś takiego. Serio, tutaj jest jakieś zejście w dół. Nie do końca też wiem, o co w tej dziurze, słuchajcie, chodzi, ale wydaje mi się, że to jest to miejsce, bo jeżeli tamta tablica, wczorajsza z Glowstone'u, gdzie były napisane tabliczki właśnie o gangu Abry, co będzie dalej i tak dalej, w tych mrocznych czasach, kto oglądał, ten wie. A potem musieliśmy zacząć szukać literek też w klimacie właśnie, tam chyba były melony, właśnie tam, słuchajcie, były dynie i tak dalej, to się ze sobą zgadza. Ten sam styl, słuchajcie, budownictwa. Poza tym, no ja tego nie wybudowałem. No ja nie wziąłem i tego nie wybudowałem, nawet nie mam kilofu z silktaczem, żeby melony postawić. Dlatego, moi drodzy, wbijemy sobie, nawet Glowstone się zgadza. I mam nadzieję, że słuchajcie, dowiemy się, o co w tym wszystkim chodzi. Co jest z chłopakami, dlaczego oni nie mogą w tym momencie do nas wrócić, dlaczego oni są jakieś, nie wiem, no bardzo daleko od nas. Bardzo daleko od nas, serio, tam jest jakieś 100 tysięcy kratek, oni są od nas, bo Elviso mi pisał, że są w ogóle nie wiadomo po prostu gdzie. Dlatego, moi drodzy, oglądajcie do końca, subskrybujcie, bo mamy 500 000 subów. I powiem tak, nie spodziewałem się, że będzie na nas czekała taka rzecz. Serio, ja myślałem, że my sobie... Wow! Wow! Okej, żyję? Czy ja żyję? Okej, chyba żyję. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że będą takie dziwne rzeczy tutaj się działy, ale jak widać, słuchajcie, się dzieją. I ewidentnie, tutaj jeszcze do tego wszystkiego jest tutaj creeper. Ty, ja nie chcę za bardzo się z nim, słuchajcie, tuz, więc po prostu go rozwalę, ale naprawdę nie spodziewałem się, że będziemy musieli znowu się cackać z kimś, po prostu z kimś cackać. My tutaj wbiliśmy w ten sposób i... ale tutaj miały być jakieś informacje. Tu miały być jakieś informacje, no bez ja nie wierzę, słuchajcie. Ja w to po prostu nie wierzę, dobra, nie, no powaga. Serio, ja mam tutaj robić jakieś parkury. Miałem, słuchajcie, dostać informacje. Miałem pójść za szpital i czegoś się dowiedzieć. A ja tymczasem dostałem, słuchajcie, parkour. Czy wy to rozumiecie? Czy wy rozumiecie, słuchajcie, co tutaj się po prostu dzieje? To jest jakaś masakra, no nie wierzę. I teraz będzie ktoś po prostu jakąś błazenadę ze mnie robił. Po prostu, słuchajcie, ktoś będzie robił ze mnie błazenadę. Słuchajcie, jakby, powaga sytuacji, rozumiecie to? Są chłopaki gdzieś uwięzieni, nie wiadomo gdzie. My próbujemy ich odszukać, a ktoś każe robić mi parkour, żebym ja się dowiedział czegoś więcej. No po prostu, słuchajcie, nie wyczu... Ale spokojnie, słuchajcie, robimy to dla dobra chłopaków. Robimy, słuchajcie, to dla dobra chłopaków. No po prostu, słuchajcie, nie wierzę w to, że ja muszę się po prostu tak błaźnić, słuchajcie. Nie, no to są po prostu jakieś jaje, dobra. Przejdźmy to i słuchajcie, po prostu miejmy to z głowy. Tutaj jakby, okej, ktoś chce zrobić parkour, to niech sobie ktoś... Jak ja mam w ogóle tam doskoczyłem. Dobra, to nie będę, słuchajcie, narzekał. Ale naprawdę, czy wy jakby czajcie, co tutaj się dzieje? Że ja muszę sobie skakać po prostu po klockach, żeby odkryć, gdzie są chłopaki, gdzie jest Gankabery, bo tutaj zresztą mamy też książkę z napisem, słuchajcie, Gankabry, tak? My ogarnęliśmy we wczorajszym odcinku, że tu chodzi o Gankabry. Więc słuchajcie, dowiemy się, mam nadzieję, że jeszcze w dzisiejszym odcinku dowiemy się właśnie, o co w tym wszystkim chodzi. Tylko że ja, no nie, tylko że ja muszę przejść ten pa... Ej, tu jest woda. A czy ja mogę? Czekaj, czy ja mogę zrobić coś takiego? Ja będę to miał tutaj checkpoint. Czy to miały być checkpointy, czy mi się tylko wydaje? Ej, czy ta kratka... Nie wiem, słuchajcie, czy ta kratka miała być checkpointem, ale zróbmy to, słuchajcie. Mamy przejść parkour, to przejdziemy parkour. Pamiętacie? Czasy Herobrine'a, czy tam Intruza, on nam też robił jakieś takie głupie rzeczy. Tylko że wiecie, jeszcze jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to pamięta... Ja nie wierzę! To pamiętacie, że ktoś nam napisał na tabliczkach, że jeszcze go nie znamy. Że jeszcze nie wiemy, kim on jest. Czy tam, że jeszcze się nie spotkaliśmy. Dlatego ja trochę, słuchajcie, się tutaj obawiam, że naprawdę ta postać, z którą my teraz mamy do czynienia, bądź z jakimś trollem, nie wiem, kto to właśnie, słuchajcie, w ogóle ma być, to że serio, to będą jakieś jaja, że to po prostu, słuchajcie, będzie ktoś naprawdę przegięty, bo no, ja po prostu już nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Jeżeli on nam każe robić takie rzeczy, zamiast po prostu odpuścić, to serio, nie wiem, czego można się tutaj spodziewać. Czy ja mam wskoczyć? Czy ja w tym momencie mam, słuchajcie, wskoczyć z lampki na to coś? A czy ja mogę zrobić coś takiego? Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, czy ja mogłem zrobić coś takiego. Ej, ale zrobiłem to! Jakby sorry, ale no jakby i tak nikt nie widzi, co ja robię. Równie dobrze, słuchajcie, mógłbym, patrzcie, zrobić coś takiego i po prostu tutaj sobie wejść, no nie? Chociaż nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia. Jak ja mam ci lawę przeskoczyć? Nie, no słuchajcie, serio! Ja myślałem, że tutaj już wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia z jakąś informacją, ale... A nie, to tylko podki na... Fire Resistance, dobra, słuchajcie, zróbmy to. Tutaj widzę, że to są jakieś, tam jest jakiś, słuchajcie, pokój. Tutaj, słuchajcie, jest jakieś
rozwidlenie. Albo tą stroną, albo słuchajcie, tą chyba się idzie. Czekajcie, ale czy my dojdziemy do tego samego miejsca? Tutaj przejdziemy bokiem. Chyba tak, tylko że to jest 180, więc nie bardzo chyba chciałbym, słuchajcie, tutaj na nią jej... No właśnie, nie bardzo, słuchajcie, chyba chcę wchodzić w ten sposób. Naprawdę, ja chyba sobie pójdę tutaj tą drugą stroną. Ewidentnie, słuchajcie, pójdę sobie tutaj drugą stroną. Pójdziemy sobie w ten sposób. Ja spróbuję, słuchajcie, w ogóle przeskoczyć. O! Ty, od razu tutaj przeskoczyłem. Ja mam tutaj, słuchajcie, jeszcze w ogóle wodę, więc o, zróbmy tak, żebym się nie palił. I teraz czekajcie, cyk, cyk. Okej, teraz cyk. Tutaj wbijamy, słuchajcie, na górę. I gdzie niby teraz? Przecież ja 5 razy spadnę w tych... O kurcz, ej, ja naprawdę 5 razy spadnę. Dobra, ja... Nie, słuchajcie, to jest niemożliwe. Ja będę się zawsze odbijał chyba od tego dna. A przynajmniej, słuchajcie, takie mam wrażenie. Naprawdę, chyba mam takie wrażenie. Więc czekajcie, znowu zróbmy, żebym się nie palił. I próbujemy to przejść, słuchajcie. Próbujemy to przejść. Ale naprawdę, to, że ktoś, słuchajcie, z nami sobie tak pogrywa. Tak pogrywa, słuchajcie, z gangiem Abry. To jest po prostu przesada, słuchajcie. To jest po prostu przesada. Dobra, próbujmy, słuchajcie, próbujmy. Ja sobie rozwalę to, rozwalę sobie to. I teraz powinno być bez problemu. Tutaj też, słuchajcie, powinno być bez problemu. I teraz ta, czy my to przejdziemy, słuchajcie? Okej, jeden jest. Dobra, drugi jest. Teraz trzeci jest. Przechodzimy sobie tędy. O! Ty, gościu, dobrze idzie. Dobrze idzie i teraz... Okej, udało nam się. Ej, tu jest jakieś pomieszczenie z jakimiś tabliczkami. O, ty pierun. Ej, ale ja chyba mam... Ja chyba mam zejść, słuchajcie, tutaj. Czekajcie, właśnie etap pierwszy zakończony. Ej, tu coś... Okej. Okej, ale słuchajcie, ja chyba nie mogę bezpośrednio tam przejść, a przynajmniej tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że muszę skoczyć tutaj, tylko troszeczkę się boję, bo już raz wskoczyliśmy dzisiaj na glowstone i właśnie skończyło się to w taki sposób, że teraz muszę robić jakąś pajacerkę, totalną pajacerkę. Więc słuchajcie, wydaje mi się, że musimy tutaj wskoczyć i tutaj wskoczymy, tylko ja szybciutko wam przypominam, żebyście wpadli na www.abraety, jest to mój sklep z koszulkami, czyli pierwsza linka w opisie. Wejdźcie sobie, bo macie właśnie i kozackie koszulki Abratim i słuchajcie, kubeczki na każde zamówienie za 99 zł jest darmowa dostawa i pamiętajcie, że moi drodzy, jest back to school na sklepie, czyli możecie sobie kupić na przykład właśnie plecak, czy to biały, czy czarny, jeśli wolicie na przykład czarny, bo są na sklepy także takie dostępne. So, słuchajcie, Abra Team, Bobo Team, Abra and Bobo Team i to jest pełnowymiarowy plecak dwukomorowy. Duża komora na książki, strój na WF, wodę i tak dalej oraz mniejsza na przykład na piórnik, portfel, klucze, telefon, cokolwiek chcecie i do każdego plecaka, słuchajcie, jest kurier gratis. Tak, darmowa przesyłka na każdy plecak jest, więc obczajcie, kończę www.abraety. Myślę, że fajnie zacząć tak rok szkolny, no jak każdy będzie ci zazdrościł takiego plecaka, to czemu nie, no to gorzej, no a w sumie pewnie by tak było. Więc słuchajcie, wskakujemy. O nie, to jest kolejny jakiś etap. To jest kolejny etap jakiejś zabawy z nami, no nie, no po prostu, słuchajcie, no nie. No po prostu, no nie, serio. Ja tutaj chcę się dowiedzieć, co jest grane z chłopakami, a gość robi coś takiego. I tak jak mówię, nie mam pojęcia, czy to ma być, słuchajcie, jakiś troll, czy to ma być fake, ale no piszę, słuchajcie, z Elviso, piszę z Elviso i dowiedziałem się, że oni są naprawdę, słuchajcie, wywaleni, nie wiadomo jak daleko od milionowic, naprawdę bardzo, bardzo daleko. Chyba teraz muszę, słuchajcie, na te pomarańczowe klocki, tak mi się wydaje, bo tutaj nie ma innej drogi. To jest, słuchajcie, jakiś trapdoor, ale on chyba teraz mi się nie przyda, więc wskoczmy tutaj. I serio, ja chcę tylko ich, słuchajcie, uratować. Naprawdę, chcę ich tylko uratować. Nie chcę niczego więcej, ale nie. Tego też nie mogę zrobić, to po prostu masakra. Dobra, przeskakujemy, słuchajcie, tutaj. Okej, teraz, słuchajcie, w ten sposób. Dobra, teraz, słuchajcie, w ten sposób. Dobra, wskakujemy, słuchajcie, tutaj na shifciku. Oj, to nie będzie easy. To nie będzie, słuchajcie, easy, bo tutaj mamy to nad głową. Dobra, próbujemy. O nie, ja mam tu... O serio, ale dobra, teraz myślę, że trochę szybciej już po prostu pójdzie, tylko że ja mam tutaj straszne ściny, powiem wam. Serio, nie wiem, czy to ktoś celowo zrobił, ale ja mam tutaj, słuchajcie, straszne ściny, więc naprawdę trzeba uważać. Dobra, przeskakujemy teraz, słuchajcie, na dużej prędkości. Tam, teraz gościu to lajtowo, pato. Ej, naprawdę, nie no, teraz to super lajtowo. Dobra, wskakujemy, słuchajcie. Wow, ej, naprawdę tutaj ścina. Ja jestem sam na serwerze. Takie rzeczy się, słuchajcie, wcześniej nie działy. Właśnie o to chodzi. Że takie, słuchajcie, rzeczy się u nas na serwerze wcześniej nie działy. Czy to właśnie znikający chłopacy, czy jakieś tutaj, słuchajcie, dziwne ścinki, czy jakieś tabliczki. No naprawdę, słuchajcie, jest masa... Ja po prostu będę stawiał tutaj klocki. I mnie nie obchodzi to, czy mam stawiać, czy mam nie stawiać. I co ja mam niby teraz zrobić? Chwila, moment. Tam jest, słuchajcie, jakieś przejście. I ja chyba mam się tam jakoś dostać, ale... Ale jak? Czekajcie, może tą trasą... Ej? Ej? W taki sposób chyba ja muszę się tam dostać, tylko że chyba nie w tę stronę akurat. Czekajcie, tędy to ja nie przejdę. Tak mi się wydaje, że tędy to ja akurat, moi drodzy, chyba nie przejdę.
Więc dobra, jakiś powrót, słuchajcie. My mamy się dostać tam, czyli musimy przejść tędy. Musimy tędy, jakieś tutaj są drabinki. Dobra, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że po tej szybie my musimy przejść i to jest dziwna sprawa. To naprawdę wygląda co najmniej dziwnie, ale róbmy to, słuchajcie, róbmy to. Naprawdę, chyba o to chodzi. Chyba o to chodzi, że mam tędy właśnie sobie znaleźć drogę. I jakby ja mam udowodnić, że jestem godzien, jakby, nie wiem, wiedzenia, co się tutaj dzieje poprzez robienie jakichś po prostu pajacerek i błazenat, to tak nie działa. Tak nie wygląda życie. Ten ktoś, kto to robisz, to tak nie wygląda życie. Chyba tutaj, słuchajcie, miałem wskoczyć. Chyba miałem, słuchajcie, wskoczyć tutaj. Dobra, i teraz bezpośrednio chyba tutaj. Dobrze jest. I teraz czekajcie, ja mam wskoczyć tutaj i tutaj. O kurczę, jak ja mam po ukosie niby to... To się w ogóle... A, okej, okay, to się da. To myślałem, że się nawet nie da. I teraz mam po prostu... O nie. O nie, ja już to widzę. No to słuchajcie, mamy problem. No to słuchajcie, mamy problem. Ja cię kręcę, jak ja takich rzeczy nie lubię, słuchaj. No, ty, halo. O, dobra. Wow, ej, przeszedłem to daleko. Dobra, ja słuchajcie, nie wiem, czy wy to słuchajcie, widzicie, czy słyszycie, ale ja naprawdę próbuję, słuchajcie, próbuję, ale to są jakieś... O. No słuchajcie, to są jakieś blokady. Ja cię kręcę, no nie wierzę, no. Ja chcę, słuchajcie, już dojść do tamtego pomieszczenia. Tam było, gratulujemy, ukończyłeś etap pierwszy. To coś takie, tu się... O, dobra. No ty. O, dobra, żyję, ej, ale pod tym są płotki, tak jak myślałem, słuchajcie. Pod tym są płotki i ktoś po prostu z nas kpi. Ktoś po prostu z nas kpi. Tutaj, słuchajcie, jest lód, to ja wolę na shift. Słyszeliście ten dźwięk? Nie, no po prostu, no nie. No, co tu się dzieje, słuchajcie, na milionowicach takie, że... Czy, ej, co jak ja spadnę, czekajcie, nie spadnę. Oj, jakbym ja tutaj spadł, to miałbym robić wszystko od nowa? A tutaj checkpointów nie było. O nie, to ja bym tego w życiu nie zrobił, słuchajcie, teraz tak. Tutaj jest jakieś kolejne pomieszczenie. Dobra, wychodzimy na górę. Ej, trochę się cykam, powiem wam, że trochę się cykam. Ej, to jest chyba, słuchajcie, to pomieszczenie. Tak, słuchajcie, to jest to pomieszczenie. To, które widzieliśmy przez kraty. To jest dokładnie to, czyli teraz mogę sobie śmiało to zepsuć. To ja mogę po prostu... Ja mogłem po prostu, słuchajcie, kraty rozwalić. I byłoby po wszystkim. Tutaj mamy tabliczki. Tutaj mamy, słuchajcie, coś dalej, jakąś tubę. I ja cię kręcę, jeszcze głowa zombiego do tego wszystkiego. Wszędzie glowstone. Gdyby to był, słuchajcie, Herobrine, to nie byłoby glowstone'a. Umówmy się. A zresztą ktoś jeszcze nam pisał, że my go podobno nie znamy, więc skoro go nie znamy, no to tym bardziej. I teraz tak, słuchajcie, tabliczki. Wow! Etap pierwszy zakończony. Gratuluję. Dziękuję za gratulacje. Naprawdę bardzo się przydadzą. No po prostu strasznie się przydadzą. Jesteś gotowy na drugi? A, że chyba chodzi o etap drugi. Pamiętaj, musisz wszystko przejść, a dopiero wtedy dostaniesz informację, co dalej. Ahahaha. Czyli czekajcie, chwila. Ja rozumiem, że skończyłem etap pierwszy. A ile ma być niby tych etapów? Bo tu jest napisane, że najpierw muszę przejść wszystko i dopiero wtedy dostanę informację, co dalej. No to jakby... Okej, no jest etap pierwszy. A i co jeśli tych etapów jest 10? Nie, no powaga, słuchajcie, czy ja tutaj miałem jeszcze jakieś wskazówki? No słuchajcie, w tej skrzynce nic nie było. Ewidentnie, słuchajcie, w tej skrzynce nic nie było, więc... No ja nie widzę, ale wiecie co, wezmę te fire resistance na wszelki wypadek. Nie mam pojęcia, słuchajcie, czy ja miałem jakieś jeszcze wskazówki znaleźć, czy nie? Czy tu chodzi tylko o ten etap? Dobra, moi drodzy, w każdym razie, ja ten odcinek teraz zakończę. Zrobię kolejny, po prostu z kolejnego etapu, bo nie mam pojęcia, jak on będzie długi. Pamiętajcie, żeby subskrybować, bo już jutro będzie kontynuacja tego. My mamy znaleźć chłopaków, a... Ktoś się z nami po prostu bawi. Zarówno z nami, jak i z chłopakami. Więc subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Warto zasubskrybować i zadzwonić na kanale. Tym są codziennie filmy i na kanale Abra Games także codziennie. Oraz wpadajcie na www.abra.ety, sklep z koszulkami. Są koszulki Abra Team, są, słuchajcie, kubeczki Abra Team, także Bobo. Oraz, słuchajcie, na sklepie są i worki mega kozackie na plecy oraz plecaki. Możecie super rozpocząć rok szkolny. Każdy, myślę, by zazdrościł takiego plecaka. Albo taki, albo z jakimś innym wzorem. Są na sklepie dostępne i do każdego plecaka jest kurier gratis. Więc tak jak mówię, zachęcam bardzo serdecznie. www.abra.ety, pierwszy link w opisie. A moi drodzy, ja wobec tego uciekam. Bardzo wam dziękuję i słuchajcie, trzymajcie kciuki, bo naprawdę wróciliśmy na Abrowice Bobowice i jest bardzo dziwnie. Naprawdę. Lecimy z kolejnym etapem.